Ojcze, tak, oddajemy teraz Tobie chwałę. Ja błogosławię Twoje imię. Ja Ci dziękuję, Panie, że możemy być na tym miejscu. Dziękuję Ci, że możemy wznosić słowa uwielbienia, że możemy podnosić swoje ręce, aby błogosławić Twojemu imieniowi. Ja się teraz modlę, Panie, o ten czas, aby to był czas, Panie, obfitego błogosławieństwa duchowego dla każdego z nas. Ja się o to modlę, aby Duchu Święty, abyś przemawiał do mojego serca, ale do serca każdego z nas, abyśmy duchową korzyść odnieść mogli, Panie, z tego dzisiejszego spotkania. Ja, Panie, Ci dziękuję, Panie, że Ty dajesz wolność, że dajesz możliwość, że dajesz zdrowie, że dajesz sposobność do tego, że jesteśmy na tym miejscu. Nie jesteśmy tutaj przypadkowo, jesteśmy tutaj po to, Panie, aby ogłaszać Twoje Boże Królestwo wśród nas. Jesteśmy po to tutaj dzisiaj, aby czerpać z Twojego Słowa. Jesteśmy po to tutaj dzisiaj, aby przed Twoim tronem, Panie, stanąć, oddać pokłon i powiedzieć to: Ty jesteś święty, Ty jesteś królem, Ty jesteś Bogiem ponad wszystko. Panie, dziękujemy Ci, że ten czas jest błogosławiony przez Ciebie. Ja, Duchu Święty, się modlę, abyś dzisiaj namaścił moje usta, abyś przemawiał, Panie, przeze mnie, abyś przemawiał tak, aby moje serce doznało i mój umysł doznał przemiany pod Twoim Słowem. Ja się modlę, aby Twojemu Słowu dzisiaj się błogosławiło. Ja się modlę o to, aby Twojemu Królestwu się dzisiaj błogosławiło, aby doznało czci i poszerzenia pośród nas i przez nas, Panie, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, usiądźcie, dziękuję. Chciałem Was przywitać w imieniu Jezusa Chrystusa, podziękować Ci, że możemy, podziękować Wam, że możemy razem być tutaj na tym miejscu. Ja myślę, że to jest dobry czas, aby się zastanowić nad Bożym Słowem. Wybaczcie mi moją tremę, nie stoję tutaj często, więc myślę, że będzie to w jakiś sposób widoczny, ale nie chodzi o to, żebyście patrzyli na mnie, ale żebyśmy wszyscy mogli się zastanawiać nad Bożym Słowem. Chcę dzisiaj powiedzieć parę słów, nie będzie tego wiele, ale chcę powiedzieć parę słów na temat taki, który od dłuższego czasu już dotyka mojego serca. Jest on związany też z modlitwą pańską, ale nie chcę mówić o modlitwie pańskiej, może kiedyś będzie jakiś inny czas, ale dzisiaj chcę mówić albo zacząć to zwiastowanie od frazy, która się tam znajduje. Gdybyśmy mogli sięgnąć do Bożego Słowa, otworzyć Ewangelię Mateusza 6:10, słowa zapisane tam, które Jezus powiedział do swoich uczniów, ale też wierzę też do nas. I w 10 wersecie tego 6 rozdziału: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. We współczesnym przykładzie, tym najnowszym: niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie, jak włada niebem. Kochanie, to są słowa, które my często wypowiadamy, cytując modlitwę pańską tak trochę machinalnie. Jezus zostawił pewien wzór, często jest to powtarzane bez jakiejś głębszej refleksji, ale wgłąbmy się dzisiaj, co chciał Jezus przekazać. Przede wszystkim to modlitwa Jezusa nie była do Jego życia. Ona była efektem tego, że uczniowie zapytali: Jezu, o co się mamy modlić tak naprawdę? Myśląc o uczniach, myślę dzisiaj o Tobie, o mnie, o każdym z nas. Jezu, o co tak naprawdę mamy się modlić? Jakie są pragnienia Twojego serca? Mamy pewność, że była to modlitwa z Bożego Ducha. Dlaczego? Dlatego, że wypowiedział ją Jezus, to jest oczywiste. Jezus o sobie mówił, że nigdy nie mówi nic innego, czego nie ma w Bożym sercu. Do faryzeuszy powiedział, czy do uczniów, przepraszam, chcecie widzieć Ojca? Spójrzcie na mnie. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc każda myśl Jezusa, każde słowo wypowiedziane z Jezusa jest słowem namaszczonym samego Boga. Niech Twoje królestwo nastanie. On modlił się, aby to, co jest w niebie, zaczęło funkcjonować na ziemi. Dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne, żeby to, co jest w niebie, zaczęło funkcjonować na ziemi? Dlatego, że to determinuje rozszerzanie Bożego Królestwa na ziemi. To był cel Jezusa, oczywiście zawrzeć przymierze z nami, to jest oczywiste, ale rozszerzanie Bożego Królestwa. I ta fraza będzie się u mnie dzisiaj powtarzała, ja ją będę często wypowiadał. Dlaczego Boże Królestwo musi się rozwijać na ziemi? Dlatego, że gdzie nie ma Bożego Królestwa, tam nie ma zbawienia dla ludzi. Jezus przyszedł zbawić ludzi. Więc jeżeli Boże Królestwo nie funkcjonuje w jakimś miejscu, tylko funkcjonuje królestwo przeciwnika, bo musimy być świadomi, że nie ma pustych przestrzeni, że diabeł działa i ma swoje siły oddziaływania na ziemi dzisiaj też. Więc jeżeli nie ma Bożego Królestwa, nie następuje zbawienie ludzi. Tam, gdzie jest Boże Królestwo, tam, gdzie ono się będzie rozszerzać, ono będzie dosięgało życia kolejnych ludzi, przez co zbawienie ludzi i zaludnianie nieba będzie mogło się realizować. Te słowa, które wypowiedział Jezus, niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie, są bardzo praktyczne. Zwróćcie uwagę, to nie jest teoria, to jest owszem proklamacja, to jest obwieszczanie Bożej woli dla nas, ale one są praktyczne. To są słowa, które Jezus zachęca, żebyśmy wprowadzali w czyn, żebyśmy dokonywali pewnych rzeczy, żeby te słowa determinowały nasze życie, żeby te słowa nie były tylko wyświechtaną frazą, ale były takim przewodnikiem, aspektem, oczywiście w modlitwie Pańskiej tam jest więcej rzeczy, dlatego ja nie chcę dotykać innych bardzo ważnych tam kwestii, ale te słowa są praktyczne. Jest to do wykonania w Twoim i w moim życiu. To jest do wykonania w życiu Kościoła, dlatego że każda prawda, która dotyczy Kościoła, dotyczy nas i każda prawda Boża, która dotyczy nas, dotyczy Kościoła, dlatego że my jesteśmy Kościołem i Kościół się składa z ludzi, więc mówiąc albo słuchając tych słów, miejcie zawsze z tyłu głowy, że mówię o nas, o sobie i o was, ale mówię też o Kościele, o czymś szerszym, o czymś większym. Na początku Biblii, w pierwszych słowach, pierwsza Księga Mojżeszowa, 1:1, to jest werset, który pewnie wszyscy znają doskonale. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To jest autentyczna Boża wola stworzenia, jak Bóg widział pewne rzeczy. Dlaczego stworzył niebo i ziemię? Niebo stworzył dla siebie, chociaż Bóg istniał zawsze, ale niebo jest stworzone dla Boga, a ziemia jest stworzona dla człowieka. Więc to, że dzisiaj tu jesteśmy, nie jest przypadkowe. Bóg umieścił nas na ziemi. I nie umieścił nas na ziemi tylko po to, że kiedy zostaniemy zbawieni, już zabiera nas do nieba, tylko kiedy zostajemy zbawieni, mamy tu jakąś pracę do wykonania. Bo gdyby tak było, to po zbawieniu, po oddaniu swojego życia, hurtem byśmy znikali z tej ziemi. Ale tak się nie dzieje. Bóg zbawia nas tutaj na ziemi i zostawia nas na tej ziemi. Oczywiście już nie samych, oczywiście już wyposażonych, ale zostawia nas na czas określony, dłuższy, bardzo długi. Nie chcę tego precyzować, ale zostawia nas tutaj na ziemi. I to nie jest przypadek, że my tutaj jesteśmy i możemy się skryć, nic nie robiąc. Dlatego niebo dla Boga, ziemia dla ludzi. Ale co z Jezusem? Jezus przyszedł, aby w krzyżu połączyć jedno z drugim. Aby w krzyżu położyć most pomiędzy niebem a ziemi. I już człowiek, który ma zbawienie, już człowiek, który jest tutaj na ziemi, nie jest zostawiony tylko sobie, ale przez krzyż Jezusa może sięgać rzeczy, które są w niebie. W Efezjan, nie będziemy tego czytać, nie mam tego tutaj zaznaczonego, ale jest napisane, że my zasiadamy wraz z Chrystusem. Gdzie? W okręgach niebieskich. Kiedy zasiadamy? Żyjąc tu na ziemi. Nie tylko duchowo. Nasze ciało pochodzi tutaj z ziemi, ale duchowa nasza tożsamość jest w niebie. Dlatego krzyż Jezusa Chrystusa jest tym, co łączy ziemię i niebo. I cała praktycznie służba Jezusa była taka. On w ciele chodził jako człowiek, ale jego duch, nie tylko duch, ale i całe myśli miał mentalność nieba w sobie. Jego służba na ziemi praktycznie charakteryzowała się, czyli Jezusa służba na ziemi praktycznie charakteryzowała się 3 aspektami, możemy to tak skrócić, których on dotykał. Przede wszystkim, co robił Jezus? Jezus, chodząc na ziemi, ogłaszał Boże Słowo i ogłaszał Bożą wolę dla ziemi. Druga rzecz, którą on robił, która wynika jak gdyby z pierwszej, doprowadzał do pokuty ludzi i doprowadzał do zbawienia, dawał życie wieczne. Ale na tym nie kończył. Trzecia rzecz, którą Jezus robił, prezentował i budował Królestwo Boże na ziemi. Prezentował z wszystkimi aspektami. To nie jest tak, że Jezus zbawiał kogoś i mówi, a teraz już sobie radź sam, musisz wytrwać jeszcze 45 lat do momentu, kiedy cię zabiorę. Jezus budował na ziemi Królestwo Niebieskie. Zresztą czytamy w Ewangeliach, Ewangelia Mateusza, same przypowieści, gdzie Jezus mówi, przybliżyło się Królestwo Boże. Ono, Królestwo Boże jest takie, jest jak ciasto, które zostaje nasączone zakwasem. Zauważcie, ciasto nasączone zakwasem, minimalna dawka kwasu zmienia konsystencję całego ciasta. Taki mamy wpływ tutaj na ziemi, jako ci, którzy budują Boże Królestwo. Możesz być sam jeden, może być grupka, może być kościół, ale oddziaływanie Bożego Królestwa wielokrotnie może się pomnażać. Tak jak do ciasta przychodzi temperatura, przychodzą odpowiednie warunki i ono się zaczyna rozrastać. Całe ciasto zakwaszone. Więc niech te obrazy wypowiadane dają nam do myślenia, jaka jest nasza rola i co my tutaj chcemy robić. Musimy mieć w sobie obraz Bożego planu i Bożego porządku. Dlatego, że Twoja wola w niebie, tak jak na ziemi. Musimy znać tą wolę, to jest oczywiste. Tak jak wola w niebie, tak i na ziemi. Nie możemy chodzić w ignorancji, że nie znamy Bożej woli dotyczącej tego, co tutaj się dzieje na ziemi. Co to znaczy? To znaczy to przede wszystkim, że ja i ty będziemy konfrontowani z Bożą wolą. I to nas czasami może zaboleć. Dlatego, że konfrontując moją wolę z Bożą wolą, która jest doskonała, to zawsze Bóg ma rację. I zawsze ja muszę zmienić moje nastawienie. Dlatego, że cielesność, w której funkcjonuję, będzie powodowała to, że ciało będzie chciało zboczyć, ciało będzie chciało iść w inną stronę. Mentalność, która nie do końca jeszcze przemieniona jest, będzie podpowiadała ziemskie rozwiązania. Ale ta konfrontacja musi ciebie i mnie pociągać do tego, że będziemy korygowani. Nie Bóg się będzie korygował, tylko ja. Nie Bóg się musi cofnąć ze swoim planem, tylko ja. I dotyczy to w zasadzie każdego aspektu naszego życia. Muszę zmieniać moje poglądy, bo czytam Słowo i nasączam się z nim. Może moja służba musi zostać zmieniona, dlatego że ja mam plan taki, ale przychodzi Boży plan, który może być inny. Mój obraz, który mam w sobie, w jakichś myślach, wytworzony przez doświadczenia, musi być dostosowany do Bożego Słowa. Także nieustanne korygowanie siebie do standardu nieba. Dlaczego? Dlatego, żeby tą Bożą wolę, o której żeśmy zaczęli mówić, a która jest w modlitwie pańskiej, która jest głęboko w sercu Jezusa, mogła być wprowadzona tutaj na ziemi. Kolejny werset to będzie Efezjan 3:10. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokości nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga. O jakie władze chodzi? Nie chodzi tutaj według mnie o władze Boże. Nie chodzi tutaj o Jezusa, dlatego że On zna swoją mądrość i nie musimy prezentować. Chodzi o władze, które się sprzeciwiają rozszerzeniu Bożego Królestwa. Siły demoniczne działają na ziemi, ale także i na przestworzach. I one muszą poznać, jaka jest mądrość Kościoła, jaka jest mądrość Bożego dziecka, które jest wypełnione Bożym Słowem. Jaka jest mądrość Twoja i moja w budowaniu Bożego Królestwa. Kościół reprezentuje Boga. Ja i ty reprezentujemy Boga. Cały świat nie reprezentuje Boga. I dlatego nasze oddziaływanie jest diametralnie, jest bardzo ważne do tego, aby wszelkie zwierzchności, które działają przeciwko Bogu, mogły poznawać mądrość Bożą, która została przelana na Kościół, Kościół został ukształtowany, Kościół został wyposażony do tego, aby to Boże Królestwo mogło się rozwijać. Jaką w takim razie ja, jako człowiek, jaką każdy z nas może przyjąć postawę w stosunku do budowania Bożego Królestwa? W zasadzie są dwie postawy. Może stanąć z boku i powiedzieć, no co ja mogę, moja chata mała, ja nie mam żadnej siły, ja tylko tutaj. Możesz być człowiekiem zbawionym, powtarzam, człowiekiem, bo mówię o ludziach zbawionych, którzy nie wywierają wpływu na środowisko, w którym jesteśmy, nie budują Bożego Królestwa. To środowisko to jest oczywiście bardzo szeroko pojęte. Myślę tutaj o naszych domach, myślę o miejscach pracy, o miejscach oddziaływania. Ale możesz też przyjąć inną postawę. Możesz powiedzieć, z Bożym błogosławieństwem i z Bożym autorytetem Bożego dziecka nie będę bał się świata, ale będę tu jego ambasadorem. Będę tu jego ambasadorem, tu i na ziemi. I będę w tym świecie reprezentował Boże Królestwo. Dlaczego? Dlatego powiedzieliśmy wcześniej, aby ono się mogło rozszerzać, aby ludzie mogli być zbawiani, aby ludzie byli przyciągani do tej rzeczywistości, którą my jesteśmy. My nie możemy być, oczywiście jesteśmy zgromadzeni tutaj w Kościele, ale jakiż biedny by był ten Kościół, gdyby on nie miał oddziaływania na zewnątrz, poprzez każdego z nas. Już nie mówię o jakichś tam zorganizowanych akcjach, ewangelizacjach, koncertach i tak dalej, ale poprzez każdego z nas. Bylibyśmy tą lampą, która jest gdzieś głęboko ukryta, a lampa ma być postawiona wysoko. Wysoko. Po co ma być wystawiona wysoko? Po to, żeby jej światło było daleko widoczne, dlatego żeby ludzie zapragnęli przyjść. Żeby ludzie zapragnęli przyjść do Kościoła, żeby ludzie zapragnęli przyjść do Bożego Królestwa, żeby ludzie zapragnęli relacji z Bogiem, żeby ludzie zapragnęli relację z Duchem Świętym. Przez co oni mają zapragnąć tą relację? Dlatego, że zobaczą Ciebie i mnie. Zobaczą Twoje życie i moje życie. Zobaczą Twoje owoce i moje owoce. Dlatego ta postawa ambasadora i nieprzypadkowo tutaj użyłem tej słowo ambasada, bo bardzo mi się podoba. W późniejszym czasie będę chciał to może jeszcze rozszerzyć. Ta postawa ambasadora jest diametralnie ważna. Może w dwóch słowach powiem, co rozumiem pod słowem ambasador. Jest to człowiek, który znajduje się na jakimś terytorium, ale nie pochodzi z tego terytorium. Jest to człowiek, który działa na jakimś terytorium, ale nie działa według praw tego terytorium. Zauważcie na przykład, że jeżeli mamy w Warszawie ambasadę, dajmy na to, nie wiem, francuską, to ona jest eksterytorialna w Warszawie. Ziemia, na której ona stoi, nie należy do Polski. To znaczy ona należy, ale została udzielona. Tam obowiązuje prawo francuskie, nie polskie. To jest w dalszej części jeszcze. List do Rzymian 12:2. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Co jest wolą Bożą? Jeżeli chcemy modlić się i używać tych słów, niech Twoje królestwo niech stanie i Twoja wola zawładnie, to mam apel do siebie i do każdego z nas. Zidentyfikujmy wolę Bożą dla swojego życia, kościoła, miasta, bo inaczej nie będziemy wiedzieć, o co się modlimy. I wtedy lepiej jest nie dotykać tej modlitwy. Dlatego, że tak jak już powiedziałem, ta modlitwa jest najbardziej wyświechtaną modlitwą, moim zdaniem, w całej Biblii. Ludzie ją powtarzają. Czasami zdarza się, że nam bezimiennie też zdarza się powtarzania. Ale jeżeli nie znamy Bożej woli, to jak możemy się modlić, żeby ona zawładnęła ziemią? Dlatego, że ty i ja jesteś reprezentantem Królestwa Bożego na ziemi. I ona sama nie spadnie, ale tylko przez Kościół. Tylko przez Kościół, tylko przez ciebie i mnie. Jezus jest głową Kościoła, zgadzacie się z tym. Ale sama głowa fizycznie, sama głowa, gdybyśmy ją odcięli, nie będzie miała wpływu na tą ziemię. Głowa wydaje poleceniom dla naszych rąk, dla naszych nóg i ciało działa. Ciało Kościoła musi mieć głowę nie na ziemi, ale w okręgach niebieskich w postaci Jezusa. Dlatego mamy się nie podporządkowywać. Nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku. Mamy być nad kimś, a nie pod kimś. Jeżeli się podporządkujemy, to znaczy, że coś jest na nas. Jakaś zwierzchność jest na nas. Jakiś system tego świata jest nad nami. a my jesteśmy podporządkowani. Mamy się nie podporządkowywać, ale się mamy przeobrażać w nowy sposób myślenia. Jaki to jest ten nowy sposób myślenia? Nowy sposób myślenia pochodzi właśnie z Bożego Królestwa. To jest sposób, którego cele Bożego Królestwa, którego charakterystyka Bożego Królestwa, to jest sposób, które pragnienia Bożego Królestwa determinują nasz sposób myślenia. Mamy się nie podporządkowywać, ale dominować nad systemem tego świata. System świata jest zły, to nie muszę nikomu powtarzać. I jako taki potrzebuje rozszerzającego się Bożego Królestwa, aby się zacząć cofać. Co się dzieje wtedy, kiedy Królestwo Boże nie rozszerza swojego terytorium? Myślę o duchowym terytorium, oczywiście, nie o cielesnym. Co się dzieje, kiedy Królestwo Boże nie rozszerza swojego duchowej zwierzchności, duchowej władzy? Jest w odwrocie. Jeżeli Królestwo Boże jest w odwrocie, to nie ma pustki, dominacja tego świata przechodzi na tej ziemi. Dlatego jako nauczyciel, jako pracodawca, jako biznesmen, jako emeryt, ktokolwiek z nas tutaj dzisiaj jest, powinien myśleć w kategoriach budowania Bożego Królestwa tam, gdzie jesteś. Począwszy od samego siebie, kontynuując przez rodzinę najbliższą, rozszerzając to na miejsce zamieszkania, na miejsce pracy, na miejsce nauki, czy na miejsce zamieszkania. Każdy ma wpływ. I marzy mi się, żeby ludzie przychodzili do nas i bez słów nawet zapytali się, co takiego jest w nas, że jesteś inny? Co takiego jest w tobie, że jesteś inny? Że nie denerwujesz się, że jesteś pokorny, że masz pokój, że masz radość, że masz w Duchu Świętym. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, starą cielesność, stary charakter, rzeczy, które ten świat nam wpompował. Mamy zedrzeć z siebie, który hołdował dawnemu sposobowi życia, którego niszczyły zwodnicze żądze. Takie było moje kiedyś życie, zanim poznałem Jezusa. Zwodnicze żądze niszczyły moje życie w różnych aspektach. Zamiast tego dzisiaj mam poddawać się odnowie umysłu w duchu waszego umysłu. Słowo odnowa. Odnowa. To nie jest coś, co nigdzie nie było pokazane. Słowo odnowa mówi, że mamy coś odnowić w sobie. Zastanawiałem się na tym, co mamy, Panie, odnowić w sobie. Gdzie jest ten pierwowzór, gdzie jest ten obraz początkowy, który został zatracony, który został zgubiony, do którego ja się mam cofnąć. Pozostaje jedyne miejsce, gdzie możemy to zobaczyć, zanim przyszedł grzech. Tam, gdzie Bóg stworzył ziemię, tam, gdzie Bóg stworzył człowieka i tam, gdzie Bóg stworzył relacje. To jest zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 1 rozdział 28. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, podporządkowujcie ją sobie, panujcie nad rybami w morzu, nad tym, co lata pod niebem, ponad wszelkim zwierzęciem, które pełza pod ziemi. Kiedy Bóg stworzył człowieka, usadził go na ziemi, to człowiek został obdarzony dwoma aspektami. Pierwsza to była społeczność, idealna społeczność z Bogiem. Jest napisane wcześniej, że Bóg się przechadzał po raju i człowiek się przechadzał i mieli ze sobą społeczność. A druga, że miał wywierać wpływ na miejsce. To nie było miejsce wczasowe, gdzie sobie mógł odpocząć i nic nie robić. On miał wywierać wpływ na sytuację, która tam jest. Miał nazywać, zwierzęta, miał rozradzajcie, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię. Także ten moment, który został utracony potem przez grzech, jak wiemy, człowiek został oddzielony od społeczności z Bogiem, został wyrzucony z raju i tak dalej, ale w Jezusie Chrystusie ta możliwość i ten krzyż, który został położony z ziemi na nieba, przywraca nam możliwość, abyśmy wchodzili dokładnie w tą samą relację. Adam był w raju, my mamy tą samą duchową możliwość, aby funkcjonować w społeczności z naszym Panem, z Jezusem, który przyprowadza nas przed Boży tron. Więc nie zostawiajmy pola przeciwnikowi. Wypełniajmy przez nas Królestwo Boże na ziemi, aby ono doznawało rozszerzenia, aby ono doznawało czci. I tu nie chodzi o jakieś struktury specjalne, że mamy budować, ale Królestwo Boże zasadza się, jest pokój, radość w Duchu Świętym. To są rzeczy, które muszą się manifestować w naszym życiu, w życiu naszych domów, w życiu tam, gdzie jesteśmy postawieni. Aby to było widoczne, aby moje życie duchowe było widoczne dla innych, aby życie duchowe Kościoła też było widoczne na innych. Zauważcie, że nie chcemy, żeby Kościół był schowany, już to powiedziałem, schowany i zamknięty w murach, ale wręcz odwrotnie, aby to zgromadzenie służyło temu, aby każdy z nas został na nowo napełniony, został na nowo posilony, został na nowo podniesiony, został zaopatrzony po to, żeby iść na zewnątrz i to Boże Królestwo rozwijać. Tam, gdzie jesteśmy. Czy nie byłoby cudownie, gdyby, nie wiem, burmistrz był człowiekiem świadomie wierzącym, Rada Ustronia była świadomie wierząca, choćby prezydent Polski, nie znam jego stanu duchowego, jeszcze wybory są przed nami, ale pomyślcie o tym. Tam, gdzie Kościół się wycofie ze swojego oddziaływania, tam przychodzi świat. My potem stajemy w miejscu narzekania. Ojejku, jest ciężko, bo to nie można, tamto nie można. Ale pytanie jest takie, ile w tym jest naszego zaniechania? Ile w tym jest naszych kroków wstecz? Ile w tym jest naszego wycofania i oddania pola przeciwnikowi? Czy wypełniłem jako Boże dziecko zamiar, z którym Bóg mnie tutaj zostawił na ziemi? Bo nie zostawił mnie tutaj po to, żeby mi się dobrze działo, ale powtarzam to jeszcze, po to, żeby Jego Królestwo, Królestwo Nieba tutaj na ziemi mogło się rozszerzać. To jest jedyna rzecz tak naprawdę, na którą my mamy wpływ. Człowiek zbawiony ma zagwarantowane idziemy do nieba. To jest prawda. Ale zdajmy sobie sprawę, że nie ma w tym żadnej naszej zasługi. Całą zasługę wziął na siebie Jezus. Jezus zbawił nas, zanim żeśmy jeszcze mogli wykonać coś dobrego lub złego. Zbawił nas wtedy, kiedy przyszliśmy przed Jego oblicze. Ale cała zasługa za naszą obecność w niebie nie jest na moich barkach, czy na barkach każdego z nas, ale na barkach Jezusa. Natomiast zasługa, możliwość budowania tutaj Bożego Królestwa, ja i ty mamy na to wpływ. I to są te rzeczy, które my możemy zabrać do nieba. Niedawno, tutaj 2 tygodnie temu, kiedy było ogłoszone, brat Janek Kenik, zdaje się, mówił o tym, co możemy zabrać do nieba, jakoś zabierzmy dobre uczynki. To są właśnie czyny, które są zgodne z Bożą wolą budowania Bożego Królestwa. To mamy zabrać do nieba. Mamy iść jako dobrzy szafarze. W wielu miejscach w Ewangeliach Jezus mówi o szafarstwie. Co to jest? To jest pomnażanie tego, co mamy. I tutaj możemy oczywiście różne rzeczy do tego włożyć. Pomnażanie, historia o pomnażaniu talentów czy pomnażaniu min mówi o pomnażaniu tego, co Bóg w tobie zdeponował, nie co świat zdeponował. To mamy wyrzucać, tego się mamy pozbywać, ale Boże rzeczy, które Bóg w tobie zdeponował, mamy pomnażać i będziemy z tego rozliczeni, ja i ty. Dostałeś Boże dary, dostałeś Boże możliwości, dostałeś Boże umiejętności. I co z tego przyniosło dla Bożego Królestwa? Czy zużyliśmy to na swoje potrzeby, na swój dom, na swój, nie wiem, biznes, na swoją pracę? To fajnie, bo to też należy tam używać. Ale jakiej korzyści z tego uznało Boże Królestwo? W tej historii jest powiedziane, że ten, kto pomnożył to dwukrotnie, powiedział: jesteś dobrym sługą. Ten, który miał 10, dostał drugie 10. Ten, co miał 5, też dostał kolejne. Jesteś dobrym sługą. Ale co z tym, który jako szafarz Bożych darów miał jedno i zakopał? Co z nim? Ja bym nie chciał się znaleźć w miejscu, w którym był ten człowiek. Ale dlatego modlitwą Kościoła jest to, żebyśmy rozwijali to, co zostało w nas deponowane. Modlitwą Kościoła i pragnieniem Kościoła jest to, żeby Boże Królestwo mogło się rozwijać. Żeby modlitwą Kościoła powinno być to, że jak dzisiaj nas tutaj jest 50, żeby za jakiś czas było 150. Ale to nie ludzie sami jak gdyby zostaną popchnięci tutaj. Oni muszą zobaczyć w nas, oni muszą zobaczyć w Kościele, oni muszą zobaczyć w Bożym Królestwie tu na ziemi jakość Boga, która ich przyciągnie. To jest odpowiedzialność Kościoła, ale nie jako instytucji, to jest odpowiedzialność moja i twoja. Dlatego nazwałem to nasze działanie, nasze miejsce tutaj na ziemi jako ambasada, dlatego że jako ambasada działamy tu, jesteśmy tutaj, mamy wpływ, ale nie jesteśmy z systemu tego świata. Przemienieni, przeobrażeni, ale działający tutaj. Zauważcie, ja nie dokończę dzisiaj tego tematu, jeżeli pozwolicie, to, a mam pozwolenie od pastora, w przyszły wtorek będę kontynuował ten temat dalej, ale tylko powiem, że tak jak ambasada nie jest na terytorium Polski, ale ma wpływ na Polskę. Po co ona tutaj jest? Po to, żeby reprezentować interesy kraju, z którego ona się wywodzi. Nie interesy, trzymajmy się tej ambasady francuskiej, nie interesy Polski w niej, tylko interesy Francji w naszym kraju. Do tego jest wyposażony ambasador, do tego jest zaopatrzony ambasador, do tego ma środki, do tego ma autorytet, do tego ma wiele różnych rzeczy i narzędzi pochodzących z kraju swojego pochodzenia, żeby wywrzeć wpływ i wywrzeć odpowiedni efekt w Polsce dla swojego kraju. Dlatego myśląc tutaj o ambasadzie, myślę i mam takie właśnie obrazy o tym, żebyśmy będąc tutaj na tej ziemi, zawsze myśleli w kategoriach Bożego Królestwa. Co mogę zrobić dla Bożego Królestwa? Jak mogę pomóc Bożemu Królestwu? W czym Boże Królestwo mnie chce użyć tutaj na ziemi? Żeby nie było tego, że się cofam do tyłu, a świat będzie zabierał tą przestrzeń, ale żebym był zdeterminowany, żebym był wyposażony, tak jak Boże Słowo mówi, do tego, aby to królestwo mogło się tutaj rozwijać. To jest moja modlitwa, to jest moje takie, co pali bardzo moje serce. Ten temat o Bożym Królestwie i o modlitwie nie powstał sam, on się już przewija, ja wierzę, od wielu tygodni, jak jesteście uważnymi słuchaczami na modlitwie Kościoła czy na modlitwie piątkowej mężczyzn, my często poruszaliśmy już ten temat. I ja wierzę, że Bóg dzisiaj do mojego życia, ale też do życia naszego Kościoła, wspólnego Kościoła tutaj, jak jesteśmy, chcę mówić na ten temat, abyśmy na nowo podnieśli tą odpowiedzialność, na nowo podnieśli tą determinację, na nowo podnieśli rangę tego, kim jesteśmy, co reprezentujemy i gdzie reprezentujemy. Bo łatwo jest się wycofać, łatwo powiedzieć, ja nie mam wpływu, co ja mogę, moja chata z kraja, nic nie mogę. Ale chciałem ci powiedzieć, bracie i siostro, że tymi słowami jak gdyby przeciwstawiasz się Bożemu Królestwu. To, co Boże Słowo mówi. Ono mówi, że jesteś posadzony wraz z Jezusem w okręgach niebieskich. I stamtąd pochodzi twoje zaopatrzenie. Stamtąd pochodzi twój autorytet. Stamtąd pochodzi twoje namaszczenie do wykonania tutaj konkretnych Bożych dzieł.